Jesteśmy zespołem muzyki dawnej Alantico z Drezdenka, niedaleko Gorzała Wielkopolskiego w województwie lubuskim. Gramy od 3 lat i wszystko to się zaczęło, gdy przeszłyśmy do gimnazjum numer 1 w Drezdenku i tam muzyki uczył pan Adam. I on od wielu lat już prowadzi zespoły muzyki dawnej i tak po prostu na lekcji muzyki mieliśmy grać na flecie i po prostu zaprosił nas, żebyśmy przyszły później na próbę i tak i tak potem uczyłyśmy się coraz to nowszych utworów, trudniejszych. I tak zaczęłyśmy grać, jeździć po całej Polsce, cieszyć się muzyką. Najczęściej jakie instrumenty są wykorzystywane w muzyce dawnej? Są to flety proste, bębny. Używamy również psałterza, którego teraz nie mamy. Starsze koleżanki używają głównie instrumentów szarpanych, czyli na przykład harfy. Lutni, tak. Gdzie najczęściej można znaleźć też wzorce i nuty? Gdzie ta muzyka najbardziej się rozwijała w świecie? Muzyka ta rozwijała się głównie w Hiszpanii. Mamy dużo hiszpańskich utworów, takich szybkich właśnie jak Rodrigo Martinez, który grał się. Dużo musi się ćwiczyć? No, trochę trzeba dużo ćwiczyć, ponieważ niektóre utwory są dość trudne, są dość szybkie. Trzeba ćwiczyć nad przemienianiem palców, żeby wszystko zagrać czysto. I nad śpiewem. Macie swoje ulubione utwory? Mamy jakieś? Menuet może? Może menuet. Menuet Bacha. Tak. Mozart. Mozart to jest pieśń majowa. Aha. No. Tak. A dobrze. Jakie marzenia związane z tą muzyką? No, chcemy się dalej rozwijać, dalej grać tą muzykę. Ja myślałam nawet, aby iść do szkoły muzycznej, do akademii muzycznej i dalej żyć tą muzyką po prostu. Ja chciałabym grać na jakimś instrumencie szarpanym, ale czy to się spełni, to zobaczymy w przyszłości. Tak. Macie już zliczone swoje wyjazdy? Powiedziałyście, że po całej Polsce jeździcie. Dużo tego jest? Dość dużo. Ponad 100. Na pewno ponad 100. 150. Jakoś tak. Tak. Co daje wam właśnie ta muzyka? Radość. Jak gramy na koncertach i widzimy, jak ludzie się uśmiechają do nas, potem nam gratulują i pytają się o to wszystko, to właśnie czujemy taką radość, że możemy ludziom przekazywać to, co kiedyś było, im pokazywać, jak to po prostu kiedyś było. Ja czuję też satysfakcję z tego, że mogę jakoś pokazać to, czym jest ta muzyka dla nas i że to nie jest wstyd, że jesteśmy tak młode, a gramy w takich strojach. No, bo ludzie głównie z gimnazjum się wstydzą tego i śmieją się czasami. Jak na przykład są parady, czy gramy gdzieś w jakichś miejscach, to stoją i się śmieją, ale nam to nie przeszkadza. Czyli świadczy o tym, że muzyka dawna może być też atrakcyjna dla młodego pokolenia? Tak, może być, ale jest to dość trudna muzyka i trzeba ją najpierw zrozumieć, żeby ją grać. I trzeba po prostu mieć cierpliwość i być dojrzałym do tej muzyki.